Cześć, kolejni muzycy są już z nami, tym razem zespołu Sand & Grace, liderzy, witamy Was bardzo serdecznie. Jak wygląda dowodzenie tak dużą grupą ludzi? To chyba nie jest dowodzenie przede wszystkim. My się podjęliśmy tego zadania, żeby to ten cały nasz rozgardiarz i pomysł na tak duży zespół po prostu połączyć w całość i to jest pewien obowiązek, też przywilej w tym zespole i cóż, no radzimy sobie już tyle lat. Każda z relacji, jaka jest między Wami, między członkami zespołu, jest zupełnie inna. Nie spieracie się o to, kto i kiedy występuje medialnie? Każdy z nas wie, na jaką pracę się decydował, jakie są struktury tego zespołu, więc wszyscy pracujemy na wspólny sukces i gdzieś, no wiesz, no jakieś takie atuty swoje staramy się pokazywać. Mamy świetnych solistów, super wokalistów. Mamy też osoby, które gdzieś zaskarbiły sobie tutaj rzesze fanów poprzez jakieś indywidualne działania, czy to w różnych programach rozrywkowych, czy jakiś talent show, więc też z tego korzystamy, ale wiesz, no, to jest jak jeden organizm, więc jeżeli on dobrze funkcjonuje, to się wszyscy z tego cieszymy. Czym różni się Wasz chór od tradycyjnych chórów gospel? No my nie jesteśmy rzeczywiście chórem gospel. Myślę, że dużo mamy wspólnego, jeżeli chodzi o inspirację, bo rzeczywiście muzyka gospel nas inspirowała i była inspiracją w ogóle do powstania tego zespołu. Myślę, że na naszych płytach można usłyszeć te brzmienia, te harmonie i właśnie nurt jakoś tam usiłujemy delikatnie przemycić. No ale my śpiewamy, nie jesteśmy chórem ewangelizacyjnym. Myślę, że przesłanie, które jest w naszych utworach, jest dość uniwersalne. Myślę, że wiele osób może się z nim utożsamić, bez względu na to, jakiego jest wyznania. Tak, tak. To ważne, żeby powiedzieć, że my faktycznie kiedyś zaczynaliśmy jako tak ogólno pojęty chór gospel, bo faktycznie braliśmy udział i w festiwalach gospelowych i to było, tak jak Ania mówi, takim impulsem do powstania Sound & Grace, taka inspiracja muzyką gospel. Ale teraz już faktycznie chyba, jeżeli skupić się na gatunku muzycznym, który wykonujemy, to nasze płyty są płytami popowymi z elementami gdzieś harmonii gospelowych, czy muzyki soulowej, czy gdzieś takiego, gdzieś przemycamy różne nurty muzyczne, które są nam bliskie. I chyba tym różnimy się od takich tradycyjnych chórów gospel, bo faktycznie przez wiele lat byliśmy tak bardzo kojarzeni. Tutaj też niekiedy, no to warto powiedzieć, że nasi koledzy i koleżanki ze środowiska tego właśnie nurtu takiego gospelowego, który oprócz muzyki jeszcze niesie za sobą dosyć duży bagaż właśnie duchowy, bo ta muzyka jest przypisana jednak do pewnego rodzaju duchowości, gdzieś pewnie byli zdziwieni, że poszliśmy może w ten nurt popowy bardziej i nam, tak jak Ania mówi, cały czas jest bliska ta duchowość, ale ona nigdy, nawet kiedy wykonywaliśmy muzykę gospel, nie była, my nie czuliśmy na tyle siły w sobie i odpowiedzialności, żeby być kierownikami i przewodnikami duchowymi kogokolwiek, więc tutaj sami czerpaliśmy i do tej pory pewnie każdy z nas gdzieś pracuje nad tą sferą w swoim życiu. Ale to jest diametralna różnica właśnie, że to w tym momencie gatunek muzyczny, że my już stricte muzyki gospel nie wykonujemy, choć wracamy do niej czasami również na koncertach. Bardzo chętnie. Tak, przemycając jakieś utwory ulubione gospelowe. A co Was inspiruje z tej muzyki? No, tak jak wspomniałam, i harmonie, i brzmienie, barwa, to są wszystkie te rzeczy, na które każdy z naszych wokalistów zwraca uwagę. Myślę, że inspiracje, każdy czego innego słucha, te inspiracje przynosimy na próby i razem staramy się to jakoś połączyć w jedną całość. Także jesteśmy, tak jak wspomniałaś, różnorodni i myślę, że to jest kolor tego zespołu. Jak osoby, które dopiero wchodzą na ten rynek muzyczny, mogą dotrzeć do producentów? Gdybyście mogli dać jakieś wskazówki? Wiesz co, no to ciężko jest dać komukolwiek wskazówki, bo każdy ma inną historię w swoim życiu i każdego droga jest zupełnie inna. My mieliśmy to szczęście, że ten zbieg okoliczności wielu wydarzeń spowodował, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. To jest przede wszystkim cierpliwość, ciężka praca, ale też spotkanie odpowiednich osób, które nadadzą rytm i sens tej pracy, którą się wykonuje. Więc
nie mamy złotej recepty, bo my też przez chwilę mieliśmy taki moment w Sound & Grace, że bardzo błądziliśmy i już w sumie nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, jak nagle nam tu z nieba spadło, wiesz, sytuacja, że poznaliśmy założycieli naszej wytwórni, naszych menadżerów, którzy połączyli nasze siły z naszym producentem pierwszej płyty, czyli Stabem. To wszystko zaowocowało płytą Atom, to była dla nas jedna wielka niewiadoma, a Atom przyniósł za sobą przeboje takie jak między innymi Dach, Możesz Wszystko, Na Pewno. Ludzie to pokochali i ta historia się toczy na szczęście do dzisiaj. Ale czy jest jakaś złota recepta? No ja nie wiem, może Ania ma jakąś, ale... Konsekwencja. Po prostu trzeba być konsekwentnym w działaniu i myślę, że to nas uratowało przed tym, żeby nie rezygnować z planów. I nie poddać się po drodze, gdzieś, gdzie były nie jakieś sytuacje, kiedy rzeczywiście można było złożyć broń i powiedzieć dobra, enough is enough, to my gdzieś dalej konsekwentnie próbowaliśmy. Znaleźliście już tą swoją drogę, czy jednak nadal jeszcze szukacie? Drogę życiową czy muzyczną? Muzyczną. Jejku, no na razie podążamy tą ścieżką, która jest nam dana. Co będzie dalej, to myślę, że będzie i dla nas niespodzianką w którymś momencie, bo na pewno nie będziemy spoczywać na laurach i nie będziemy tacy sami zawsze, tylko zawsze chcemy troszeczkę się bardziej rozwinąć, czerpać z kolejnych danych nam sytuacji, także no, trzeba podążać za jakąś tam, nie wiem, chęcią rozwoju i myślę, że to nam nigdy nie gaśnie, także... No ja myślę, że my jesteśmy takimi osobami jako grupa, że szukamy. To jest dobre określenie. My cały czas szukamy i mam nadzieję, że do końca będziemy szukać, bo to gwarantuje rozwój. Jak człowiek szuka czegoś, poznaje nowe rzeczy, to się rozwija wtedy. No właśnie, dzisiaj rozmawiamy po próbie do koncertu muzyki filmowej. W jaki świat was przynosi ta muzyka? No to są wyjątkowe wydarzenia, kiedy gra się z pełną orkiestrą, występujemy z niesamowitymi solistami. Całość przedstawienia to jest niesamowite widowisko, więc no, lubimy udział w takich dużych projektach. To jest zawsze taka rola, która też nas na chwilę odrywa właśnie od takich zwyczajowych koncertów, gdzie jeździmy po całej Polsce z własnym materiałem, na chwilę sięgamy do czegoś, co kiedyś było naszą inspiracją. No, chyba każdy oglądał Zakonnicę w przebraniu, a jak poinformowaliśmy naszych wokalistów, że ten właśnie utwór będziemy wykonywać na koncertach muzyki filmowej, to wszyscy mówili, ojej, super, oglądałam ten film 100 razy, znam ten utwór na pamięć, także no, bardzo miłe jest to przedsięwzięcie i dla nas muzycznie, a widzimy też, że publiczność reaguje niesamowicie, więc czekamy na dzisiejszy koncert i czekamy na publiczność w Lublinie. Bardzo Wam dziękujemy za rozmowę, nie będziemy dłużej męczyć, bo już kolejna próba się zbliża. Życzymy wspaniałego koncertu, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!